grupa? Inna grupa niż ja na zapłacę. Bardzo wiele się. Największe hekatomby ofiar, jeżeli chodziło o walki na froncie zachodnim, szczególnie Francuzi, Anglicy, Niemcy ponieśli ogromne straty, Włosi. Natomiast dla nas ważny jest w tym miejscu, w tym sanktuarium ponieśli czyn legionowy. Czyn legionowy, który zaczął się tutaj z tego miejsca 6 sierpnia 1914 roku. 10 młodych ludzi, tak jakby wyszli stąd na szlak niepodległości. Potem zaczęły się ciężkie walki legionowe. Ciężkie walki legionowe, które trwały od sierpnia roku 14 do lipca roku 17. Związek Legionistów Polskich powstał 30 maja 1918 roku, a więc jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Jako że powiedziałem o Polskiej Organizacji Wojskowej, która jak legiony zostały rozwiązane, podjęła swoje działania wywiadowcze, dywersyjne, tak aby potem w listopadzie roku 18 można było już bardzo dobrze, mając rozeznanie, jak wyglądają siły zaborcze, przejąć władzę w Polsce. Następuje odrodzenie państwa polskiego. Najważniejsze polskie odznaczenie. Order Virtuti Militari. Krzyż wojenny Orderu Virtuti Militari, znaczy bohaterstwa walka o niepodległość Polski. I wszyscy dostali stopnie oficerskie. I marszałek wydał rozkaz Piłsudski, że wszyscy oficerowie Wojska Polskiego, bez względu na stopień, mają oddawać honory wojskowe tym weteranom. Telefon ze sztabu generalnego: panie komendancie, przyjeżdża delegacja historyczno-wojskowa. Pociąg na lawecie armatnej, trumna marszałka, tą chorobą okryta. Od Warszawy powoli przejazd do Krakowa. I tu kondukt podżywał. Ta chorągiew prezydenta została przekazana szefowi Związku Legionistów Polskich w Krakowie, ojcu naszej pani dyrektor, doktorowi Stanisławowi Korczyńskiemu, przez prezydenta Mościckiego. Pan doktor Korczyński potem był w latach 39-74 do śmierci komendantem naczelnym Związku Legionistów Polskich. Jedyna w Polsce kolekcja po piersi. Naczelnik państwa Józef Piłsudski i trzech prezydentów Rzeczypospolitej. Profesor dr Gabriel Narutowicz, profesor dr Stanisław Wojciechowski, profesor dr Ignacy Mościcki. A tam w dowódce zobaczycie państwo nakrycia głowy legionistów. Tam jest również rogatywka generała dywizji, doktora medycyny Bolesława Iliego-Głoszowskiego. Drużyny Sokole, skauting niepodległościowy, polskie drużyny strzeleckie. To był zaczątek tego, co się tu zaczęło. Co się tu zaczęło przed 100 lat. Natomiast poszczególne grupy poproszę, by na dole się wpisały do takiej książki zwiedzającej. Swoją krew i marzeń sny. My, pierwsza brygada.